Wczoraj było wyjaśnione, nie doczytali panowie w ministerstwie. Są trzy odrębne uchwały, a to, że protokół dotyczył... Ja tu mam, wie pan, cały wydruk z Monitora Polskiego. Jest jedna uchwała łączna, nie, ale wystarczy, o, tu pokazuje. Ale wystarczy zajrzeć do stenogramu, zobaczyć, jaka była procedura, jak wyglądały głosowania. Czyli błąd publikacyjny był? Nie, to tak się po prostu robi i to jest normalne. Są trzy odrębne uchwały. A dlaczego tamte nie zostały opublikowane? Nie, są trzy, jeszcze raz powiem. W Monitorze Polskim jest jedna uchwała, łącznie informująca o wyborze. Ale są trzy odrębne uchwały. Sejm głosował odrębnie wszystkie trzy nazwiska. Zgodnie z procedurą. Wybór był dokonywany odrębnie. Tak jest, zgodnie z procedurą. Ale uchwała... Nie mam wątpliwości, że ten zarzut jest bezpodstawny. Zresztą mówił o tym również wczoraj Borys Budka, bardzo szybko odpowiadając na te pismo, pokazując dokumenty. To jest zupełnie zrozumiałe. Tutaj, jak rozumiem... Co więcej, formalnie również wystąpił. Charakter formalny. Oni wybierani byli osobno. Rzeczywiście, każda kandydatura była głosowana osobno. Stąd wiemy, ile który z nich uzyskał głos. Ja bym na tą intencję teraz szukania tych kłopotów prawnych, właściwie pretekstów jakichkolwiek... Do zmiany składu Trybunału. Do zmiany składu aż w roku 2010, tak? Skomentował jednym zdaniem. Stójkę i szpagat robią, żeby zawłaszczyć wszystko. Ponad prawem, nie jest kwestia nawet prawna. Intencja jest oczywista. Całe państwo ma być podporządkowane jednej osobie, jednej partii, czyli krótko mówiąc, wracamy do PRL-u, bo to tak wygląda. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TokFM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.